podejrzewam, że spuścimy stawy i Natury 2000 załatwimy. I taki mamy projekt, jeden z projektów. Niech się wytłumaczą w Unii, co się stało z Naturami 2000. Decyzję, jaką chce podjąć pan minister Gróbarczyk, po prostu jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, jest aspołeczna, arybacka i dlatego zmuszeni byliśmy z całej Polski przyjechać tutaj masowo protestować przeciwko takiemu zamiarowi. Rekompensata za to, że utrzymujemy środowisko. Wszystkie rybożerne szkodniki, wszystkie paszożerne. My robimy retencję wody. Nasze zyski ze stawów to jest z jednego hektara zaledwie tona ryb, to jest 10 tysięcy złotych. A wartości proekologiczne jednego hektara stawów, które wyliczono na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, to jest 120 tysięcy. To są ogromne koszty. Na przykład ja w tym roku bobry mi, że tak powiem, kolokwialnie puściły z wodą budowlę hydrotechniczną JAS, który kosztuje mnie w tej chwili, na dzień dzisiejszy, z moich pieniędzy około 200 tysięcy złotych. Chcemy utrzymać polskie stawy, chcemy utrzymać polską przyrodę i nie chcemy podnosić cen przede wszystkim karpia wigilijnego. To dotyczy w granicach hodowców ryb, karpia na stawach około 5 tysięcy ludzi z całej Polski. Skutek jest tylko, może być jeden, skłócone zostaną dwa środowiska rybackie, morskie i śródlądowe. Rybacy śródlądowi będą płacić za to, że rybołówstwo morskie stanie, za kurs, za to, że są na postojowym, kutry stoją na postojowym. To oni za to pieniądze będą mieli, za nierobienie nic. Hodowcy ryb stawowych to są rolnicy. Oni opłacają podatek rolny i to są typowi rolnicy. W rekompensatach jest zawarta ta unijna pomoc. Zabranie spowodowałoby, że polscy rolnicy jako jedyni w Unii Europejskiej zostaliby pozbawieni tej pomocy unijnej. Albo transporty z Chin, bo to jest taka alternatywa, no albo spoza obszarów Unii będą ściągane ryby. No. Innej możliwości nie ma, a to wtedy będzie drożej. Ekonomika gospodarki rybackiej bez rekompensat kształtuje się minus 22%. Nikt się na taką stratę nie zgodzi, po prostu wolą to zamknąć, ten interes, i zlikwidować. Proszę pana, będziemy walczyć, tylko to jest najbardziej przykre, że w Polsce musimy ciągle walczyć. Bądźmy narodem stabilnym, pracujmy, żeby faktycznie produkcja nam szła. Rybacy również lubią ciszę, spokój i pracę.